dziećmi kilkunastoletnimi, gdy kończyła się wojna. Ostatnie pokolenie z niepodległościowej sztafety wojennej. Chcieli normalnie żyć, cieszyć się młodością, wolnością. W Berlinie wojska zwycięskie świętują pokonanie Hitlera. A na polskiej ziemi Stalin rozlokował swoje dywizje NKWD, liczące około 35 tysięcy żołnierzy, w celu likwidacji polskiego podziemia. Pomagają im rodzimi zdrajcy. Oficerowie z armii Berlinga przysyłają do władz sowieckich deklarację polityczną. My, niżej podpisani oficerowie, stwierdzamy, że naród polski dotychczas był oszukiwany i wyzyskiwany przez klasę posiadającą. Dopiero Związek Sowiecki wskazał właściwą drogę do uszczęśliwienia wszystkich ludzi. Z dobrodziejstw konstytucji stalinowskiej korzysta już znaczna część narodu polskiego. Oby jak najprędzej pozostała część weszła w skład szczęśliwych narodów Związku Sowieckiego. Tak piszą oficerowie. Wydawałoby się światli ludzie. Obrońcy ojczyzny. A jak zachowują się nastoletni harcerze podczas wielkiego propagandowego zlotu w kwietniu 1946 roku w Szczecinie pod hasłem "Trzymamy straż nad Odrą"? Tysiące harcerzy powitało entuzjastycznie Mikołajczyka i wygwizdało Bieruta, nie pozwalając mu wygłosić przemówienia. Następnego dnia opanowali miasto, obcinając napotkanym aktywistom ZWM i OM Tur czerwone krawaty. Grupy harcerzy biegały po mieście z czerwonymi płachtami, krzycząc do napotkanych przychodniów: "Dawaj czasy!", wzbudzając tym ogólną wesołość w niewesołych czasach. Odbyły się też improwizowane demonstracje, w których młodzi mówcy solennie obiecywali wypędzenie sowieckiego okupanta z Polski. Podczas interwencji sił bezpieczeństwa zabito dwie harcerki. Ci młodzi harcerze już wtedy mieli świadomość sytuacji w Polsce. A dzisiaj niektórzy wielcy profesorowie tłumaczą się, że nie wiedzieli i dlatego byli w partii UB. Podziemie zbrojne nie składa broni. Walczy, mając niewielką nadzieję, że świat się o nich upomni. Niedawne niemieckie kazamaty zapełniają się polskimi patriotami, żołnierzami Polski podziemnej. Zamek Lubelski, Rotunda Zamojska, Montelupich w Krakowie, Potulice i wiele innych. Kto wie, w jakiej szkole o tym uczą, że do walki z sowietyzacją Polski, kłamstwem, zbrodnią, powstają najmłodsi, dzieci, harcerze, uczniowie różnych szkół i uczelni z różnych środowisk. IPN mówi o ponad 950 młodzieżowych organizacjach zrzeszających ponad 10 tysięcy młodzieży. To już przecież dywizja zapaleńców. Pokazują, że niełatwo zawładnąć duszami Polaków. Skąd mają świadomość o sytuacji w Polsce? Do konspiracji już wstąpiłem, mając lat 12, w czasie okupacji niemieckiej i byłem żołnierzem Armii Krajowej w szarych szeregach. Przez harcerstwo trafiłem do Armii Krajowej. Mój ojciec wzięty został właśnie do niewoli jako żołnierz na wschodniej rubieżach i osadzony w Kozielsku. Także miałem tą świadomość, no bo jak ojciec wrócił, to przecież opowiadał, walczył przecież z armią sowiecką.
Więc to nie byli przyjaciele, tylko prawda, nasi okupanci. Mój ojciec był w Armii Krajowej, był w powstaniu, brał udział. Dziadek też był legionista, był w PPS-ie, był ojciec tak samo mój był w PPS-ie. No tak, to wszystko całe takie, dlatego w 20 roku brał udział też w wojnie polsko-bolszewickiej. To wszystko wyniesione z domu zostało, bo to nie, jaki dziad, taki wnuk jest, no tak jak to się mówi. Ojciec mój w legionach, legionistą był, służył i dostał się do niewoli i był u ruskich niewoli był. I zawsze mi mówił, bądź Polakiem, zawsze rodzina moja była bardzo katolicką i dlatego tak się zapatrywałem na tych komunistów. Widziałem, co się robi, kołchozy, nie kołchozy, wszystko, ZMP, do kościoła chodzić nie wolno, czy zabraniali. I dlatego się ta nienawiść do tego ustroju wzięła u mnie. Ja wspólnie z ojcem w okresie okupacji, prawda, partyzantka, która działała na tym terenie, to żeśmy dowozili czy żywność, czy jakieś tam inne, mało tego, w momencie, kiedy zostało powstanie warszawskie rozbite, to przez ten teren tam przechodziła dość sporo grupa ludzi. I na polach, które sterty były, to sam wyrywałem z ojcem snopki i tam się zakopywało broń. Tam ta broń pozostała do 1945 roku, aż weszli Rosjanie 17 stycznia. To dwa dni później moich dwóch kuzynów NKWD aresztowało. No i ojciec powiedział do mnie, mówi tak, no i już się, mówi, zaczęło. Ja przypuszczam, że to z domu wszystko wyniesione. Ja byłem wychowany w takiej tradycji, że się teraz ironicznie mówi, bogoojczyźnianej. Ja nie miałem pojęcia, co to jest PPS, że są jacyś narodowcy. Po prostu w duchu patriotycznym, górnolotnie mówiąc. Nikt nie używał określenia to, co teraz w publicystyce bolszewicy, hitlerowcy. Niemcy i Rosjanie, odwiecznych dwóch wrogów, którym jesteśmy bardzo nie na rękę, bo taki zafluty karzeł im ciągle przez całe wieki zabrania przeszkadza się zbratać. Nikt z moich bliskich, rodziny, przyjaciół, kolegów szkolnych i nieszkolnych nie miał najmniejszych wątpliwości, czym to pachnie. Przecież jeśli ktoś z najbliższej rodzina siadała przy kolacji, odbywała się nieobowiązująca towarzyska rozmowa i nagle pada wiadomość, że ktoś tam zniknął bez śladu. Nikt nie miał wątpliwości, że to jest robota UB, czy też Sowietów, ich macek licznych. W ogóle ja jestem z Wilna, urodzona w Wilnie, w bardzo patriotycznej rodzinie Hryniewiczów i wojna się skończyła u nas, w Wilnie, w 1944 roku Sowieci już tam weszli. Zaczęłam się interesować harcerstwem. Po przyjeździe do Polski w 1947 roku dopiero z Wilna od razu wstąpiłam do harcerstwa. Scouting mnie po prostu czarował już od kilku ładnych lat. No ja się wychowałem w rodzinie patriotycznej. W rodzinie, w której kultywowano szczególnie kult Piłsudskiego i Dmowskiego również. I było trochę książek schowanych gdzieś tam na strychu. Myśmy zaczęli te książki czytać. Zaczęliśmy czytać i wymieniać się w szkole tymi książkami. I zaczęło się taki kontrast. Co innego zupełnie było w tych książkach, a co innego zaczęli nam mówić w szkole. Zaczęliśmy czytać te książki, po prostu zaczęliśmy się buntować. Żeby to w jakiś sposób sformalizować, to założyliśmy organizację szkolną. To był w Warszawie na Czerniakowskiej szkoła imienia Kochanowskiego, szkoła, którą później, jak nas naturalnie aresztowano, i w ten czas szkoły rozwiązano i skończyła się szkoła. Szeregami, i wiesz, będziemy młody, szalymi szeregami.
Swoim organizacjom nadają nazwy wzniosłe, z rozmachem, nawiązujące do bohaterskich postaci i czynów z przeszłości. Młodości, ty nad poziomy ulatuj, chciałoby się zawołać. Orzeł, Filomaci, Orlęta, Młoda Polska, Narodowy Front Młodzieży Polskiej. Harcerska Organizacja Podziemna, Jutrzenka, Zarzewie, Związek Młodych Patriotów i zaskakująco wiele innych, które dopiero teraz można odkryć w publikacjach IPN-u. W Białostockim działała harcerska grupa pogromców komunizmu. W Krakowie harcerski ruch antykomunistyczny. W Częstochowie i Bytomiu harcerstwo polskie. Znamienna jest nazwa jednej z organizacji w Katowickim. Przedwojenny Związek Harcerstwa Polskiego. Określenie przedwojenny stawało się w całym kraju synonimem tego, co prawdziwe, niezakłamane, czego należy strzec, jak spuścizny wolnej Polski. W 1949 roku, jak ZKP zostało rozwiązane, to powstała ta myśl zorganizowania nielegalnego, na wzór okupacji niemieckiej, nielegalnego harcerstwa, które miałoby na celu uświadamianie młodzieży polskiej o Katyniu, o innych, bo myśmy byli świadomi tego. Ułożyliśmy przysięgę i właściwie uprawialiśmy harcerstwo, obowiązywało przyrzeczenie, życie według wszystkich 10 punktów prawa harcerskiego, tak jak przed wojną. No a poza tym uświadomienie to patriotyczne przekazywaliśmy młodzieży już, którą żeśmy pozyskali do podziemnej organizacji, a to była organizacja, potem już nazwę przyjęliśmy, Podziemna Organizacja ZKP Orlęta. Jesteśmy grupą najpierw niedużą, później się coraz więcej osób się werbuje, znaczy osób, no kolegów i koleżanek. To zbuntowana młodzież była, zbuntowana młodzież, która pragnęła prawdziwej polskości, skautingu, a nie czerwonego harcerstwa. Wywieszali antystalinowskie afisze, niszczyli wizerunki Stalina, Bieruta, Rokossowskiego, bojkotowali sowieckie święta. Pisali odezwy do kolegów z ZMP. Działalność młodzieży antykomunistycznej przypominała okupacyjne akcje szarych szeregów i pragnienia były te same. Polska wolna od dominacji obcych, ich ideologii oraz harcerstwo służące ojczyźnie. Prowadziliśmy na słuchy radia Londynu. Przedrukowywaliśmy te nasłuchy i ulotki były rozrzucane, rozkładane w szkołach, w gimnazjach, w kinach. Na kino takie w Gorzowie było kino Słońce i stale były rosyjskie filmy, więc my wzorując się na tym, co było w czasie okupacji, że tylko świnie siedzą w kinie, na niemieckich filmach, myśmy te afisze pisali przez analogię, tylko świnie siedzą w kinie na ruskich filmach. Rozrzucanie ulotek, opisywanie jakichś tam na murach, likwidowanie jakichś tam plakatów, które tam były. I w tym momencie się rozpoczęła działalność troszeczkę nieco inna, no niestety przykra, ale sabotażowa się rozpoczęła. Prawda, to było tak zwane likwidacja radiofonii, która w tym okresie pani Odolska strasznie co dzień nadawała wszelkiego rodzaju audycje. No myśmy tą radiostację, czyli te połączenia, wszystkie złącza i inne, wszystko żeśmy parę razy likwidowali. Organizacja posiadała broń. W sumie było nas 20. Broń była przechowywana w takim grobowcu Celichowskich przy cmentarzu. Prawie wszyscy mieliśmy broń, wszystko takie, żebyśmy przygotowani taki w razie, żeby bo coś na trzecią wojnę światową i się szykowaliśmy. No w 1948 roku założyliśmy, a w 1949 roku już poszliśmy siedzieć. Akcja w obronie pokoju zmobilizowała masy społeczeństwa polskiego. W każdym domu odbywają się zebrania, na których obecni protestują przeciw knowaniom anglosaskich podżegaczy wojennych. Kto wydawał? Kto donosił na UB?
kim byli zdrajcy. Jeżeli chodzi o okres PRL-u, to tutaj rozbudowany aparat bezpieki był do ogromnych granic nieporównywalnych i mieliśmy tutaj konfidentów, tak zwanych tajnych agentów bezpieczeństwa wśród nauczycieli, wśród kolegów naszych w klasie było pełno pozyskanych, którzy donosili, prawda, do UB to, co no, oni byli odpowiednio ukierunkowywani, na co mają zwracać uwagę, kto co powiedział, coś nie tak o Związku Radzieckim, czy coś wrogiego, to natychmiast było to meldowane i tam odpowiednio, prawda, każdemu wyrabiano tak zwane teczki w UB i tam spisywano i gromadzono ten cały materiał. Tak samo byli w ogóle pozyskiwani, jeżeli chodzi o Kościół i księża. Wśród ministrantów byli konfidenci. Aresztowanie to się zdarzyło jakoś tak lawinowo, ponieważ zostaliśmy przez jedną z naszych koleżanek, która też należała, no po prostu zadencjonowani w tym do urzędu. Mam te dokumenty właśnie wszystkie z IPN-u. Jeden z kolegów, który miał już ponad 18 lat, on nas wydał. Wszedł do pokoju kolegi, gdzie szykowaliśmy te ulotki, pod pozorem, że chce odebrać książkę i zauważył, że coś robimy, co wydawało mu się tajemniczy. Ja usiadłem na tych przygotowanych ulotkach. No i on szybko poleciał, żeby się skontaktować z oficerem UB. I tego samego dnia już nas aresztowali. W lutym 1951 roku Wojewódzki Urząd Bezpieczeństwa w Szczecinie otrzymał donos na ucznia liceum pedagogicznego w Myślibożu Józka Obacza. Donosicielem był dyrektor szkoły. Józek trafił do więzienia, potem do korpusu górniczego. Dyrektor awansował i wyjechał do Warszawy, gdzie został redaktorem naczelnym ogólnopolskiego przeglądu pedagogicznego. Działaliśmy dosyć krótko, bo 49 rok, 50 już nas aresztowano. W październiku 50 roku w nocy w Gorzowie Wielkopolskim aresztowano przeszło 50 osób młodzieży licealnej z klas maturalnych i pomaturalnych. I rozprawa odbyła się dopiero w kwietniu i to w Zielonej Górze. Do Zielonej Góry wieźli nas jak wielkich przestępców. Wszyscy byliśmy skuci parami, rączki do tyłu. Ja byłam wtedy, miałam warkocze. Taka jeszcze dziewczynka z warkoczykiem skuta. Ludzie na nas patrzyli, nie wiedzieli, co to za banda jedzie. No, ale trudno było powiedzieć, że my jesteśmy polityczni, a ludzie myśleli, że jesteśmy po prostu no, bandziorami. Zresztą potem na rozprawie prokurator, młody porucznik, bo sąd wojskowy nas sądził, sądy wojskowe wszystkich takich młodocianych więźniów sądziły sądy wojskowe z artykułu 86 KKWP. To był straszny artykuł, najniższy wymiar kary 5 lat, to kary śmierci włącznie ten artykuł mógł obejmować. No i jak taki młody porucznik mówił, że my jesteśmy bandyci, zwyrodniała młodzież, to było straszne upokorzenie. Takie do dzisiaj trudno mówić o tym. Oj, to były czasy trudne. W przededniu 1 maja przybyły do Warszawy delegacje młodzieży szkolnej z całej Polski. Miłych gości podejmował w Belwederze prezydent Rzeczypospolitej w otoczeniu członków Rady Państwa i przedstawicieli rządu. Powitanie wypadło bardzo serdecznie. Ja miałem troszkę takie gorsze miał śledztwo, bo ja miałem ojca kapitalistę. Ja sam byłem na tego, ojciec był kapitalistą, bo nie miał piekarnię. I to tak jest ze mną troszeczkę tak nie za bardzo, ja tak pasowałem do nich, no bo na Polskę, jak mnie brałem na Polskę, to mnie tam znali, bo to ci umowcy tam mnie prawie znali, bo tam na tego, to tam najwięcej dostałem tam, bo to jeszcze oni nawet nie spytali się, jak się nazywam, ale już wiedzieli, że to ja jestem jak się na tego i tam mnie kopanie innego, także straszne przeszłe śledztwo. Potem na Cyryla
już troszeczkę łagodnie było. Też tak pod te ściany, bo do karców, tak to wszystko, tak to dosyć takie było, że ciężko odpowiedzieć teraz jest na tego. W każdym razie byłem maltretowany. Mala Jadzia przywiozła kwiaty z pól spółdzielni produkcyjnej w Dziączeminie. Od razu wytworzyła się atmosfera wzajemnego zaufania. Czas upłynął na rozmowach, śpiewie i zabawie. Mali goście zwartym kołem otoczyli prezydenta i ministrów. No, nawet wymyślne mieli metody. Jedną z takich, według mnie, najtrudniejszych to było zawieszenie żarówki gdzieś w pewnej odległości nad głową. Ubowiec siadał za biurkiem, położył pistolet na biurku, prawdopodobnie nie nabity, tylko drugi miał, tylko chodziło o sprowokowanie może. Co powodowała ta żarówka? Po pewnym czasie to nagrzewanie głowy rozsadzało dosłownie od wewnątrz, tak że to było straszne przeżycie. Jaką jeszcze przeżyłem w śledztwie metodę? Otóż ubowcy utworzyli kółeczko. Jeden był bokserem, drugi był piłkarzem. No jeden kopnął, drugi boksował. Wyrzucanie po schodach, wypychanie. Jak dostał mało, to ponieważ się schodziło do piwnicy, to jeszcze po schodach, prawda, poleciał sobie, prawda, popchnięty był, czy tam uderzony mocno po to, żeby spadł tam do tego, do piwnicy. Ogromną popularność zdobył sobie marszałek Rokossowski. W grupie otaczającej premiera Cyrankiewicza wiele rozmawiano na temat kolonii letnich. Doskonałymi rozmówcami okazali się również minister Skrzeszewski, minister Berman, generał Witold. Kilka razy na noc byłam wzywana na górę, na przesłuchanie. Zaczynało się od życiorysu. Więc już jak automat mówiłam, gdzie się urodziłam, co robiłam. I potem już jak po przesłuchaniu schodziłam na dół, zaczynałam drzemać. Następnie wzywali Baranowska na przesłuchanie. I znowuż od życiorysu. I w końcu byłam tak już skołowana tymi przesłuchaniami 3-4 razy w ciągu nocy, że ja nie wiedziałam, czy ja to mówiłam, czy tak było w rzeczywistości, czy ten ubowiec to mówił. I to były najgorsze chwile, bo nie wiedziałam, kiedy ja naprawdę powiem im coś, co nie będzie potrzebne, co za dużo powiem. No tak to się jakoś odbywało. Raz tylko byłam uderzona i to prawdopodobnie przez wtykę w naszej organizacji, dlatego że był to żołnierz, oficer, myśmy go znali, on z nami się spotykał, przychodził na spotkania, na takie zbiórki harcerskie, a potem ja go spotkałam właśnie, jak mnie przesłuchiwał. Więc ja pytam, powiedz, za co ja siedzę? A on mówi, nazwisko wasze. Mówię, aha, to chyba jakiś podsłuch jest czy coś. Nie mogę mówić. No więc już spokojnie siedzę, ale potem drugi raz pół z głosy mówię, no powiedz, za co mnie tu wzięli. No i wtedy on mnie uderzył. To on i jedyny raz tylko dostałem w twarz. Potem mnie nie bili, chłopców gorzej traktowali. Ponad 8 miesięcy siedzieliśmy w takiej piwnicy we Włodawskim UB. Piwnica to była, no było straszna. W lutym mnie zamknęli, wobec tego na ścianach był szron. Jedyne wyposażenie tej celi to była drewniana prycza i kibel w końcu, nic więcej. Spaliśmy na tych deskach, czapkę pod głowę, płaszczem się człowiek przykrywał i tak żeśmy spali. Oczywiście śledztwo, jak to zwykle było w zwyczaju ubowców, przeważnie w nocy, w kółko powtarzanie życiorysów. I jeżeli by znaleźli jakiś hak, no to już był powód. I co się okazało, że ci ubowcy to nie tylko bili dlatego, żeby wymusić zeznanie, ale bili z przyjemnością. To byli sadyści po prostu. Pierwsze ciężkie w ogóle śledztwo przeszedłem w Urzędzie Wojewódzkim Białostockim i w podziemiach tego Wojewódzkiego Urzędu na Mickiewicza zaczęto mi tam kopać, tłuc, bo obalono na ziemię i tam straciłem przytomność. Jak się okazało, potem
pękła mi czaszka okolicy potylicy i do dzisiaj mam niezupełnie zrośniętą i z tego tytułu mam nawet inwalidztwo. Stamtąd w konwoju KBW przewieziono mi do Pałacu Mostowskich. Śledztwo było na Cyrla i Metodego, znane UB. No mnie tam zabrano dużo zdrowia. I karcery, i bicie, i różne. Przede wszystkim psychicznie próbowali załamać. Najwięcej wesołości i zabawy było w grupie otaczającej prezydenta. Prezydent dużo żartował. Śledztwo już w bardzo komfortowych warunkach w Pałacu Mostowskim, bo najpierw na Cyryla i Metodego. To tam było niewesoło, ciasnota, brud, syf. Natomiast w Pałacu Mostowskim była piękna klepka drewniana, ale kompletna przy tym izolacja od świata. Żadnych spacerów, nic z tych rzeczy przez pół roku. Jedna była rzecz wspaniała. Było znakomite towarzystwo. O ile w szkole przed zajęciami staliśmy takie stado młodych baranów i śpiewaliśmy naprzód młodzieży Świata nasz braterski połączył dziś marsz, o tyle w Pałacu Mostowskich po pobudce śpiewaliśmy wszystkie nasze dzienne sprawy. Dostałem parę kopów, czy w pysk, czy nogą od stołka. To nie jest bicie w porównaniu z tym, co ludzie przeżyli. Według mnie to była naukowa metoda opracowana na wschodzie, żeby ta ofiara zdała sobie sprawę, że jest niczym, jest pyłkiem, nie ma żadnych szans wyjść z tego cało, chyba że za ich łaską. To od nich zależy. W śledztwie nie ukrywają swoich intencji. Tak, chcieli doprowadzić do obalenia tego ustroju i tej władzy. Nie chcemy być 17. Republiką Radziecką. My chcemy mieć własną Polskę i własny rząd, mówił Janusz Gielba w śledztwie w gdańskim UB. 17-letnia Teresa Blockówna, straszona w śledztwie przez funkcjonariuszy UB wieloletnim więzieniem, powiedziała w ostatnim słowie przed ogłoszeniem wyroku, że jeśli ma spędzić życie w więzieniu, to prosi o karę śmierci. Równie odważnie wypowiedziała się jej koleżanka i rówieśnica Irena Stolzówna. Jeśli otrzymam wyrok śmierci, to proszę, aby mnie nie wieszano, tylko rozstrzelano z karabinu. W 1951 roku w maju był wyrok. Prawda, wyroki dostaliśmy od 5 do 12 lat. W trzech grupach żeśmy byli sądzeni przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Warszawie. Ja dostałem 9 lat więzienia. Ja dostałem 5 lat. Miałem 17 lat, więc wyrok dostałem 9 lat. Ja miałem wtedy 16 lat. Mnie skazano na 3 lata więzienia. Ja przesiedziałem 6 lat. 6 lat i jeszcze kilka dni. Amnestia mnie objęła i w 56 roku wyszedłem. Ja siedziałem 3 lata. Miałem wyrok 6 lat. Ale szczęśliwie była amnestia, która mi zdjęła 1/3 później, czyli z 6 na 4 lata. 19 lat miałem, jak aresztowali. To było we wrześniu 1951 roku. W SP byłem, z SP wróciłem jeszcze w mundurze i w tym mundurze SP-owskim mnie aresztowało UB. Po 3 miesiącach oczywiście sprawa, sąd wojskowy, wyrok 6 lat więzienia. Do Jaworzna trafiłem z Sieradza. Największe więzienie dla młodocianych więźniów politycznych w Jaworznie miało zadanie resocjalizację młodych antykomunistów na wzór podopiecznych sowieckiego pedagoga Antoniego Makarenki. Eksperyment sowiecki nie mógł się powieść w Jaworznie, bo młodociani więźniowie w przeciwieństwie do podopiecznych Makarenki nie byli niepiśmiennymi sierotami, ale pochodzili z patriotycznych, dobrych polskich rodzin, z tradycjami, niezależnie od pochodzenia i wychowanie ich na radzieckiego człowieka nie mogło się powieść. Nie pomogły okrutne metody naczelnika więzienia Salomona Morela, żydowskiego komunisty, sprawującego wysokie funkcje w wielu więzieniach.
Za swoje okrutne znęcanie się, bicie i mordowanie polskich patriotów dostawał, o ironio, przez długie lata sutą emeryturę aż do obecnych czasów. Jak nas zawieźli do Jaworzna, mnie witał osobiście Salomon Morel. Szloma Morel, dokładnie. Powiedział, że to jest więzienie progresywne, że tu będziecie wychowywani na dobrych obywateli, a kto się temu nie podda, ten zgnije w tym więzieniu. Kiedyś, jak sobie, tak powiem, nieźle popili, Żydzi też pili. Okazuje się, nie wszyscy, ale on pił, i to dużo pił. To powiedział takie zdanie. Tego, co Niemcy nie zrobili w Oświęcimiu 6 lat, ja zrobię to w 6 miesięcy. On ma w tej chwili prywatny cmentarzyk tam w Jaworznie, w lesie niedaleko, w którym leży ponad 6 tysięcy więźniów. Był to sadysta z zamiłowania. I to właśnie miałem nieszczęście tego sadystę spotkać tam w Jaworznie w pierwszych dniach. Przypadało 1,7 metra na jednego więźnia. W celi przebywało 20 więźniów. Okno było z luksferów. Tylko dwa elementy, 20 na 20, były wytrącone na okienka, które można było otworzyć. W niedzielę nie pracowaliśmy, więc te 20 osób wytwarzało jakąś temperaturę. Każdy po kolei dochodził do tych okienek zaczerpnąć powietrza. W Jaworznie to miło wspominam, proszę pani, piosenkę Ukochany kraj. Oni myśleli, że oni nas tą piosenką resocjalizują. Ale to nieprawda, bo byśmy autentycznie tą piosenkę kochali wszyscy. Bo to było w naszej Polsce przecież. Tam był głośnik, który na okrągło cały dzień i do później tego wieczora cały czas, że tak powiem, wpajali tym ludziom tą propagandę. Bez przerwy to szło na okrągło. I dostać się do tego radiowca było bardzo trudno, a jednak się udało. Udało się i mieliśmy nasłuch. Mieliśmy na słuch codziennie nowe informacje z zachodu. I zdarzył się taki przypadek, że w którąś niedzielę rano ci, co byli na nasłuchu, zapomnieli przełączyć tego. I włączają te głośniki i na całe więzienie głos Ameryki zaczyna się. To ich słynne bum, 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 bum i tak dalej. Dostawaliśmy pół chleba, 400 gram na dzień, wieczorem na dzień następny. Ten głód w Jaworznie powodował to, że bardzo dużo ludzi chorowało. Tam właśnie też między innymi miałem gruźlicę, tam była kurza ślepota, tam był skorbut. Ludzie sobie zęby wyjmowali palcami po kolei. Przy tym skorbucie. Kurza ślepota była taka, że wieczorem całe kolumny, jak wracały z pracy, to szli trzymając się pod ręce. W pierwszej czwórce szło po bokach dwóch, którzy widzieli, i reszta szła trzymając tak po prostu prawą rękę, każdy kładł na ramieniu poprzednika. No jeszcze inny taki przykład, o którym chciałem tu nadmienić, to sprawa buntu. Jest to jedyne więzienie w okresie PRL-u, który był na taką skalę bunt, że wszystkich strażników żeśmy wyrzucili poza teren. A bunt był spowodowany tym, że strażnik zastrzelił jednego z więźniów po prostu. W odróżnieniu od wielu innych więzień w Polsce, w Jaworznie ogromna większość przypadków śmierci spowodowana była wypadkami przy pracy. Poważne choroby w połączeniu z ciężką, ponad siły pracą, niedożywieniem, czyniły spustoszenie w organizmie. Tadeusz Trzeciak, śmierć w kopalni. Bernard Tobiński, zmarł w bliżej nieokreślonych okolicznościach. Edward Kiedrowski, zginął w wypadku na kopalni. Czesław Iwanek zginął w kopalni w niewyjaśnionych okolicznościach. Ryszard Kaczmarski zginął przy spawaniu beczki w warsztacie. Do dziś nie znamy ilości wszystkich, którzy stracili życie w więzieniach. Wielu doznało trwałych uszkodzeń ciała, kręgosłupa, poparzeń. Nie byli przygotowani do pracy w ciężkich warunkach. Niezapoznani z zagrożeniami pracy w mechanice, kopalniach. Uczniowie, chłopcy szkolni, studenci ginęli w strasznych cierpieniach.
Wymowne jest motto więźniów Jaworzna: wolność można odzyskać, młodości nigdy. Mijają dni za dniami i rok za rokiem mknie, a burza, co szaleje, jakoś nie kończy się. Codziennie huczy gong, a w karcu słychać strzały, jak pogrzebowy dzwon słowa się układały. Mateczko droga, bądź spokojna o mnie, bo mi w więzieniu dobrze, jestem silny, zdrów i tylko częściej pisły listy do mnie. Ja za ojczyznę zniosę każdy życia trud. Mateczko droga, ja jeszcze żyję i choć przez kraty, ale widzę świat, a w mojej piersi dla ciebie serce bije. Więc nie rozpaczaj, matuś, choćbym nawet padł. Potulice to był obrzydliwy więzień. To był taki niemiecki obóz koncentracyjny, tam na wszystkich łóżkach, taboretach jeszcze były stemple UWZ Lebrechtsdorf, obóz przejściowy. Na takim statusie to było. Tam była ciężka praca w stolarni, ale to nie o to chodzi. Był straszliwy reżim. I zupełnie jak w niemieckim obozie był koszmarny zwyczaj, że funkcyjni nosili opaski i byle jakiś niepiśmienny strażnik przechodził, to trzeba było robić mycyn-up, znaczy czapki z tej, czapki już. A więc tego muszę powiedzieć, nigdzie nie spotkałem. Ale tam było świetne towarzystwo też, bo sami polityczni. Polityczni i ludzie, którzy złapani byli na przekroczeniu granicy wschód-zachód. Byli też skazani przez sądy wojskowe ubowcy. No ale w więzieniu nie wiadomo, kto jest kto. Także w każdej celi był informator. Trzeba było bardzo uważać. Siedziałem z takim młodym poetą. Wyszliśmy na dach świeżo zbudowanego budynku, bo myśmy budowali dla siebie ogromne miasto, tam nie miało być ani jednego pracownika normalnego, tylko sami więźniowie, którzy byli przecież zamykali nierówno jak leci od łopaciarza aż po profesora i mieli wszystkich fachowców, jakich chcieli, pod kluczem. No i budowaliśmy na ileś tam tysięcy całe osiedle, no i na dach świeżo powstałego budynku wyszliśmy tam popatrzeć na okolice z Dyziem, z tym poetą. I jak okiem sięgnąć, tłumy tam dłubiące w ziemi tych więźniów, tam były straszne ucieczki na początku, więc to było źle ochronione i wszystkim nam wymalowano tej wysokości numery na plecach. I ja Dyziowi zacytowałem wiersz Majakowskiego. Coś tamtego, a bluzy się lepią od potu. W bluzach robotnicy ładują drzewo. Czas popołudnie, sobota. Co wy tutaj robicie, wszyscy wujciowie duzi? Co? Socjalizm, swobodny trud swobodnie zrzeszonych ludzi. Tych facetów z numerami na plecach. Więc zaczęliśmy się po tym dachu tak zataczać, mało nie spadliśmy. Te wszystkie zdjęcia zostały zrobione na pół roku przed naszym aresztowaniem. To jest lato 50 roku. Jak ktoś powiedział słowo, to nie miał innego wyjścia, bo się albo przyjść punktualnie i wykonać zadanie, albo zniknąć, no. Ja by pan miał powiedzieć tak, co jest takie ważne w życiu? Chyba wierność zasadom. Przede wszystkim posiadanie zasad. To jest, od tego się zaczyna, bo jak się nie ma zasad, to nie ma czemu być wiernym. Przed dzień święta odrodzenia podniosły nastrój panował na sali sejmowej. Posłowie obradują nad rządowym projektem ustawy o 6-letnim planie rozwoju gospodarczego i budowy podstaw socjalizmu.
W tym historycznym dniu przybył do Sejmu prezydent Wierny. W imieniu rządu wicepremier Hilary Minc wystąpił o przyjęcie ustawy. Miejmy tą świadomość, że gdyby nie to, nie bunt społeczeństwa polskiego, to bylibyśmy już dawno 17. Republiką. Przecież to nie jest tajemnica. I w sumie dało to pożądany efekt. Był sens, był. Bo to nas nauczyło patriotyzmu. Bo w szkołach byśmy się tego nie nauczyli. To nas umocniło, przynajmniej ja to tak odczuwam. Zawsze warto jest. Jak coś człowiek robi, to zawsze warto. Bo może jakby takich nie było, jeśli tych zrywów by nie było, to za kim tego, to nie wiadomo jak to by było, bo to każdy zryw coś przybliżał. To wolno polskie. Czy Poznań, czy dlatego, to wszystkie były zrywy, które już troszeczkę za Solidarność później coś, to wszystko przybliżało to wolno polskie. Bo jednak ludzie chcieli tej wolnej Polski. Te wszystkie niedogodności na pewno odbiły się na, może na psychice nawet, ale i umocniły. Ja to nie żałuję tego. Byłem człowiekiem, to jest najważniejsze. Należy pamiętać, że tak doświadczanymi przez ubowców komunistycznych byli chłopcy i dziewczęta zaledwie kilkunastoletni. Oprawcy, śledczy, prokuratorzy, sędziowie wychowali kolejne pokolenie, które tworzy potężne lobby opiniotwórcze, zamazujące skutecznie prawdziwy obraz ludzi i instytucji komunistycznego państwa w Polsce. Oskarżeni w niniejszym procesie służyli obcym imperialistom.